TVP Wilno zaprasza na trzecią z cyklu debatę dotyczącą wyborów samorządowych 2023 na Litwie. W studiu gościmy kandydatów na stanowiska mera i radnych rejonu wileńskiego. Na wieczór pełen politycznych emocji zaprasza Edyta Maksymowicz. Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. To już trzecia odsłona naszych debat przed wyborami samorządowymi na Litwie 2023, które odbędą się już w najbliższą niedzielę, 5 marca. Przypominam, że już dzisiaj we wtorek rozpoczęło się przedterminowe głosowanie, które potrwa do czwartku 2 marca włącznie. Do specjalnie na tę okazję zbudowanego studia zaprosiliśmy kandydatów na merów i po jednym przedstawicielu z każdej listy wyborczej, każdego komitetu, który wystawia kandydatów do rad samorządowych Wilna i 5 rejonów: Wileńskiego, Solecznickiego, Święcieńskiego, Trockiego i Szyrwińskiego. Taki był nasz wybór, bo na tych terenach mieszka najwięcej Polaków. Za nami debaty dotyczące Wilna, swoje pomysły na rozwój stolicy, która świętuje w tym roku jubileusz 700-lecia, przedstawili już kandydaci na mera stolicy oraz Rady Miasta. Czas na rejon wileński. Nasza dzisiejsza debata będzie się trochę różniła od dwóch poprzednich. Dzisiejsza będzie się składała z dwóch części. W pierwszej zaprezentują się kandydaci na mera rejonu wileńskiego, a w drugiej kandydaci do Rady Samorządu tego rejonu. Dziś program będę prowadziła po polsku, ponieważ większość gości w naszym studiu mówi w tym języku albo go rozumie. Oczywiście zapewniliśmy wszystkim tłumaczenie na język litewski, uczestnikom, którzy sobie tego życzyli. Rejon wileński, największy pod względem obszaru i ludności pozamiejski rejon na Litwie. Pierścieniem otacza Wilno i sięga aż po granicę z Białorusią. 47% z prawie 100 tysięcy mieszkańców rejonu to Polacy. Prawo głosu w tegorocznych wyborach samorządowych ma tu ponad 80 tysięcy obywateli. Wybiorą mera samorządu i 31, a nie jak dotychczas 30 radnych. W wyniku zmiany granic okręgów i ustawy o samorządzie w Radzie Rejonu pojawił się dodatkowy mandat. Od 1995 roku w rejonie wileńskim rządzi Akcja Wyborcza Polaków na Litwie. Przed 4 laty w koalicji z Aliansem Rosjan jako Związek Chrześcijańskich rodzin zdobyła ona ponad połowę głosów. Do Rady weszły też 3 inne ugrupowania. W ostatnich wyborach na mera już w pierwszej turze ponad 52% głosów zdobyła urzędująca mer Maria Rekść za WPL-ZHR. W tym roku nie ubiega się ona o reelekcję. Frekwencja wyborcza w pierwszej turze poprzednich wyborów samorządowych wyniosła w rejonie wileńskim 48,5%, o 0,5% więcej niż średnio w kraju. Obecnie o fotel mera rejonu wileńskiego ubiega się 7 kandydatów. Również 7 ugrupowań wystawiło tu swoje listy do rady. O 31 mandatów zawalczy w sumie 260 kandydatów. Witam w studiu kandydatów na stanowisko mera rejonu wileńskiego, a są z nami Robert Duchniewicz, Litewska Partia Socjaldemokratyczna, Gediminas Kazienas, Koalicja Centroprawicowa, Zidrunas Plitnikas, Związek Demokratów na Rzecz Litwy, Jūratė Rusteikė, Litewska Partia Regionów, Eglė Stasiškienė, Litewski Związek Chłopów i Zielonych, Waldemar Urban, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, Związek Chrześcijańskich Rodzin. Taki zatem mamy skład gości. Witam Państwa bardzo serdecznie w studiu TVP Wilno. Zanim zaczniemy rozmowę o rejonie wileńskim, przypomnę zasady naszej dzisiejszej debaty. Składa się ona z dwóch części, każda po 3 rundy. W pierwszej rundzie każdy z kandydatów odpowie na pytanie przygotowane przez redakcję TVP Wilno. W drugiej poprosimy o odpowiedź na pytanie naszych widzów, mieszkańców rejonu wileńskiego. Trzecia runda to runda pytań wzajemnych. Każdy kandydat zada jedno pytanie i na jedno odpowie. Kolejność odpowiedzi opisaną w regulaminie, które Państwo już otrzymali,
Będę przypominała na początku każdej rundy. Czas odpowiedzi na każde pytanie to 40 sekund. Odmierza ją stoper, a zakończenie sygnalizuje dodatkowo gong, który brzmi dokładnie tak. Dodatkowo każdy z kandydatów ma prawo do 30-sekundowej riposty, ale tylko jeden raz w trakcie całej debaty. Powtarzam, tylko jeden raz. Można ją wykorzystać podczas pierwszej, drugiej albo trzeciej rundy i tak samo później w części drugiej. Wystarczy podnieść rękę, jeśli ktoś chce zgłosić się do riposty. Czas niewykorzystanej riposty przepada. Oprócz jednorazowej riposty każdemu z uczestników będzie przysługiwał czas na wypowiedź końcową, ale to już na koniec każdej części. Uwaga, proszę Państwa, 30 sekund riposty przysługuje również osobom siedzącym po mojej prawej i lewej stronie, czyli przyglądającym się teraz występującym w rolę obserwatorów. Proszę Państwa, również możecie Państwo zabrać głos. Proszę podnieść o podniesienie ręki, dotyczy to pierwszej, drugiej i trzeciej rundy. Zatem czas na rundę pierwszą. Każdego z kandydatów za chwilę poproszę o odpowiedź na pytanie przygotowane przez redakcję TVP Wilno. Przypomnę, że na odpowiedź każdy z uczestników ma 40 sekund. Jako pierwszego odpowiedź poproszę pierwszego kandydata. Będziemy się posuwali z mojej lewej w kierunku prawej, później odwrotnie, więc zatem poproszę na to pytanie odpowiedzieć pana Roberta Duchniewicza, ale pytanie brzmi tak. Jak poprawić atrakcyjność turystyczną i gospodarczą rejonu Wileńskiego i lepiej wykorzystać bliskość Wilna? Bardzo proszę, odpowiedź Roberta Duchniewicza z Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej. To po pierwsze, jesteśmy chyba rejonem przystoleśnym i musimy wykorzystywać tą współpracę, którą możemy wykorzystać z miastem Wilnem. Ja niejednokrotnie podkreślałem, że chyba jej mamy zbyt mało, i to nawet co dotyczy łączności, bo widzimy, że do tych starostw, które są bardziej bliskie miasta, mogą bardziej wygodnie puścić na przykład autobusy miejskie, ale widzimy, że komisja w rejonie wileńskim, które pracują w Wilnie, jakoś nie mają wspólnych punktów styczności. To chyba ta atrakcyjność polegałaby na tym, że to mieć umowę o współpracy i rozwiązywać te pytania wspólnie z miastem Wilnem. My teraz mamy wiele takich obiektów, które mogą... Dziękuję bardzo, panie Robercie. Niestety przechodzimy, czas się skończył i przechodzimy do drugiego kandydata. Odpowie Gedymina Skazjana z Koalicja Centroprawicowa. Bardzo proszę. To samo pytanie? Tak, to samo pytanie. Przede wszystkim ja myślę, że trzeba polepszyć łączność z miastem Wilna. Na przykład, jeżeli chodzi o rozwój turystyki, to moim zdaniem jest bardzo ważne, żeby zrobić więcej ścieżek rowerowych, co by łączyło te okolice rejonu wileńskiego z miastem Wilna. I mi się zdaje, to by było bardzo atrakcyjną drogą, żeby mieszkańcy miasta Wilna mogli na weekendy wyruszyć do rejonu wileńskiego, zwiedzać różne miejsca kulturalne, wypoczynkowe i tak dalej. To mi się zdaje jest niewykorzystana możliwość przez rejon wileński. Bardzo panu dziękuję. Teraz poproszę o odpowiedź pana Zidrunasa Plitnika ze Związku Demokratów na rzecz Litwy. Taip, tai norėčiau pasakyti, kad iš tiesų Vilniaus rajonas yra pati viena iš gražiausių vietų ir kad būtų galima aplankyti ją, iš tiesų reikėtų plėsti tiek ir transporto susisiekimą, taip pat reikėtų plėtoti ir visas galimybes išnaudoti Vilniaus rajono plėsti pačią plėtrą, investicijas didinti. O taip pat galima, kad būtų galima būtų gyventojams ir visiems atvykusiems svečiams pamatyti pačias gražiausias vietas. Iš tiesų reikėtų ir infrastruktūrą keisti, ir įžymės vietas padaryti pritraukias, kad galėtų kiekvienas gyventojas pasiekti tinkamai. Ačiū Jums labai, bardzo dziękuję. Teraz poproszę o odpowiedź panią Juratę Rusteikę z Litewskiej Partii Regionów. Zapraszam. Bardzo proszę. Kalbėkite. Kadangi Vilniaus rajonas, kaip ir Vilniaus miestas, yra daugia kultūris, yra ir totoriai, ir lenkai, ir baltarusai, ir ukrainiečiai, tai mes manom daryti mugės, kermošius, kur susirinks įvairių kultūrų žmonės. Ir tai pritrauksim turistus, dar ruošiamės daryti atrakcionų parkus, tai yra, ar būtų mini zoologijos sodas ar panašiai. Kažkaip tai taip.
I poproszę o odpowiedź panią Eglę Stasiśkienię z Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych. Zapraszam. Dziękuję. Kolegos labai gerai apibrėžė apie infrastruktūros trūkumus ir visą kitą, bet tai yra ilgalaikiai darbai, ilgalaikės perspektyvos. Pirmiausia, mes netgi neturim maršrutų. Tarkim, nuostabios bažnyčios yra Vilniaus rajone. Jeigu bent jau sudarytume maršrutą, kad žmonės automobiliais arba dviračiais, o gal net ir pastute galėtų jas visas apeiti, jau pirmas žingsnis link turistų pritraukimo. Puikios Neries pakrantės, paežerės ir visa kita. Tai pirmiausia, reikėtų išnešti žmonėms žinę. Ką mes turim gero, kaip tai padaryti išvykstant iš Vilniaus, arba galbūt iš Vilniaus kokias vietas rajone aplankant nuvykti iki Kernavės. Ir tai jau greičiausiai žingsniai, kuriuos galim padaryti. Ačiū Jums labai bardzo. Dziękuję. Poproszę odpowiedź pana Waldemara Urbana z akcji wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin. Zapraszam. W rejonie wileńskim jest rozwinięta ta taka turystyka odwiedzalna, także turystyka sakralna i w tym kierunku musimy dalej to rozwijać i pracować. Można bardziej może zrobić więcej takich trasów, takich marszrutów, tych odwiedzalnych obiektów. Także można wykorzystać jeszcze te infrastruktury ścieżek rowerowych. Także musimy zadbać o infrastrukturę noclegową przy tych obiektach. I tutaj wszystko jakby będzie w ten czas na swoim miejscu. Także bardzo ważny jest moment, mamy geograficzne centrum Europy, to tam też trzeba trochę może infrastrukturę tą rozwinąć i wypromować ten obiekt, ponieważ on naprawdę przyciągnąłby wiele... Bardzo panu dziękuję i zatem skończyliśmy rundę pierwszą, proszę państwa, i teraz czas na riposty. Być może ktoś chciałby z państwa ripostować, czy to tutaj od naszych rozmówców, czy od obserwatorów. Bardzo proszę. Nie mamy chętnych? Cóż, zatem przechodzimy do kolejnej rundy, tylko przypomnę, że można to, że prawo do riposty przysługuje każdemu z państwa, czy można ją wykorzystać w pierwszej, drugiej i trzeciej rundy, czyli zostają nam jeszcze dwie rundy. Serdecznie zapraszam do skorzystania z tej możliwości i przechodzimy teraz do rundy drugiej. Autorami pytania do rundy drugiej z udziałem kandydatów na mera rejonu wileńskiego będą nasi widzowie, mieszkańcy tego rejonu i bardzo proszę posłuchajmy sformułowane jedno takie pytanie przez mieszkankę rejonu wileńskiego, naszego widza. Kai mažus vaikus turiu, tai gal daugiau domintų klausimai apie vaikų išmokas visokias, apie vaikų ugdymą ir taip toliau. Tai nežinau, gal apie mokyklų daugiau ar darželio ar veiklų kokių vaikams atidarimo kažko taip, nes Vilniaus rajone tai tikrai labai trūksta vaikams kažkokio užsiėmimo. Rozumiem, że w tym pytaniu chodzi zarówno o szkoły litewskie, jak i polskie w rejonie wileńskim. I w tej rundzie zastosujemy teraz odwrotną kolejność odpowiedzi. Zaczniemy od mojej prawej strony, będziemy się poruszali w kierunku lewej. Bardzo poproszę o odpowiedź na to pytanie pana Waldemara Urbana z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin. Zapraszam. Dziękuję bardzo, słuszne pytanie. I naprawdę już teraz działa w rejonie wileńskim szkoła sportowa, która jest bezpłatna dla mieszkańców, dla dzieci i mieszkańców rejonu. Także szkoły nawet sztuk, które są też bardzo minimalne koszty, tam coś 7 euro. No i tutaj musimy dbać o te pozalekcyjne zajęcia dla dzieci, ponieważ dzieci są naszą przyszłością i muszą być zajęte, muszą dbać o swoje zdrowie fizyczne, więc ten aktywność fizyczna już jest teraz zapewniona, to i będziemy dalej robili. I przy każdym przedszkolu także zapewnimy, żeby były jakieś kółka takie pozalekcyjne. Bardzo dziękuję. Ir labai proszę žodį tarti ponia Eglė Stasiškienė z Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych. Dėkoju už klausimą. Iš tikrųjų, tai yra vienas svarbiausių klausimų, kuriuos mes apžvelgiam savo rinkiminiai programai. Mūsų tikslas yra visos dienos mokykla, kad vaikai galėtų po pamokų likti mokykloje ir save neformaliose dalykuose šviesti, tiek muzikavime, tiek piešime, tiek sporte, tiek bet kokioje veikloje, kuri juos domina. Taip pat sieksim įkurti trim dienos centrus, kur galėtų vaikai save tobulinti inžinerinėse žiniuose. Taip pat jau pradėti ir apie skaitimo dalykus ir meno dalykus kalbėti, kadangi kuo toliau, tuo mažiau vaikų skaito. Ačiū. Ačiū Jums labai. Bardzo dziękuję. Teraz poproszę odpowiedź panią Jūratę Rusteikę z Litewskiej Partii Regionów. Prašau. Vaikams ir jaunimui ir bendruomeniai atidarysime kultūros namus.
yra Kreivalaužiuose, Šižioniuose dvi mokyklos, tai iš viso trys, kurios yra uždarytos, renovuotos ir nenaudojamos, ir jas galima panaudoti įvairiam būreliam ar vaikų užklasiniai veiklai, tai artimesniems gyventojams, o kur tolimesni būtų nuo Kreivalaužio ar Šižionių, tai irgi matomai rastumėm vietos, nes nespėjau pasidomėti, bet matomai irgi yra uždarytų mokyklų renovuotų, kurios neveikia. Ačiū Jums labai. Tai įpusėjo jau mūsų dabar šitas raundas ir dabar bendai prašyvo o zabranį guosų pana Žydrūną Saplikyką, ze Związku Demokratów na rzecz Litvy. Bardzo proszę. Mhm. Tai iš tiesų, dėkuoju už klausimą. Klausimas labai įdomus to, kad iš tiesų šiai dienai Vilniaus rajono gyventojai veža vaikus į Vilnių ir Vilnius perkrautas yra. Tai mes savo programoje numatę, kad Vilniaus rajono gyventojai ir kurie registruoti rajone vaikams, kurie neturi darželių, būtų mokama po 100 eurų kiekvienam vaikui, kad būtų galima eiti. O iš tiesų, kas liečia mokymą ir mokyklas, kad nestovėtų tuščios ir būtų gyventojai, kurie gyvena netoli mokyklų, kad būtų mokyklos prieinamos, tai sudaryti Lenkų vaikams pagal Lenkų programą mokytis ir taip pačioje mokykloje gali būti lietuvių vaikai, kad eit galėtų su lietuviška programa ir taip mokyklos būtų išnaudojamos tą programą. Bardzo dziękuję. Teraz poproszę zabranie głosu pana Gedimina Kazianasa z koalicji Centro Prawicy. Bardzo proszę. Tak, przede wszystkim no, chciałbym powiedzieć, że to jest priorytetem naszej koalicji. Od wielu lat my domagamy się i żądamy od obecnej władzy, żeby możliwości dostępu do placówek mieli wszyscy mieszkańcy rejonu Wileńskiego równe. Niestety obecna władza jakoś stara się tego uniknąć. Mówiąc, że nie ma potrzeby, że nie ma tyle dzieci i tak dalej. Także jak ten problem rozwiązywać, to jak już Ministerstwo Oświaty Litwy pokazało, że są szybkie sposoby rozwiązania tego problemu, to jest te kontejnerowe jakby moduły dla grup. Bardzo panu dziękuję i teraz o zabranie głosu poproszę pana Roberta Duchniewicza z Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej. Bardzo proszę. Odpowiadając na pytanie, rozszerzyć możliwości pozalekcyjnych zajęć. Tworzyć te nasze kompleksy sportowe, a także centrum kultury dla potrzeb mieszkańców, w ogóle nie tylko dla młodzieży, a dla seniorów, dla innych mieszkańców, bo my widzimy, że ta potrzeba jest i po prostu wspólnoty też mają takie żalące czasem, że są centrum różne zamknięte. A jasne, trzeba upominać, że problem jest duży z brakiem przedszkoli, to my proponujemy trzy rozwiązania, jak to zrobić. To już Gedimina wspomniał te moduły, także proponujemy poprzez przetargi u prywatniarzy kupować usługi i samorząd wtedy będzie mógł kontrolować, jak to jest wszystko zrobione, znaczy ten proces wychowania i jasne, musimy naprawić jakość naszych szkół, bo w Litwie nie wyglądamy najlepiej. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, już skończyliśmy część drugą. Mam nadzieję, że nasi widzowie będą zadowoleni z tych odpowiedzi, będą mogli sobie wyrobić zdanie na temat odpowiedzi każdego z kandydatów, ale teraz przysługuje nam jeszcze, raczej państwu przysługuje czas riposty, 30 sekund. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa byłby zainteresowany, bo zostaje nam tylko jedna runda na wykorzystanie tej szansy. Zarówno taką szansę mają Państwo przy pulpitach i taką szansę mają obserwatorzy naszej dyskusji. Bardzo proszę, pan Waldemar Urban. Pytanie dla pana Gediminasa. Ale panie, nie, panie Waldemarze, to pytanie, jeszcze będzie kolejna runda. Teraz riposta, to znaczy, że możecie państwo wypowiedzieć się, odnieść się do wypowiedzi kontrkandydatów. Bardzo proszę, niech pan. Przepraszam, właśnie chcemy odnieść się do wypowiedzi pana Gediminasa, ponieważ on mówi, że trzeba zachowywać szkoły, czy nowe budować szkoły, przedszkola. I lecz pana partia, znaczy teraz jest rządząca tutaj na Litwie, i ich polityka jest wręcz odwrotna. Zamykanie szkół, optymizacja szkół. Więc jak tutaj można rozumieć? Pana zdanie jest takie, lecz pana partii zdanie jest całkowicie kardynalnie inne. Czy pana zdanie to jest tylko przedwyborcze takie show? Czy jeszcze, dziękuję panu, czy jeszcze są chętni do wypowiedzenia swojego zdania? Bardzo proszę. Ale pamiętajcie państwo, że to jest jedyna szansa. Można raz tylko w czasie jednej części wykorzystać tylko raz szansę na ripostę. Proszę bardzo. To znaczy ja chciałbym troszeczkę teraz spróbować odpowiedzieć panu Waldemarowi, mówiąc, że to w ogóle żadnej sprzeczności tutaj nie ma. Obecny rząd dąża do polepszenia jakości wykształcenia
przez upewnienie pewnej liczby dla dzieci, żeby byli w jednej klasie, żeby nie było tak, że w jednej klasie uczą się tam 5 czy tam 6 osób, tak jak dzieci potrzebują socjalizacji. Także to jest bardzo ważne. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze chętni? Przypominam, że również kandydaci do Rady Samorządowej rejonu mają też szansę na ripostę, tak samo 30 sekund. Rozumiem, że nie ma chętnych. Przechodzimy do kolejnej rundy, rundy trzeciej. Szanowni Państwo, runda trzecia jest rundą pytań wzajemnych. Autorami pytań będą sami kandydaci na stanowisko mera rejonu Wileńskiego. I zanim przejdziemy do tych pytań, to przypomnę zasady, ponieważ kandydatów jest sześcioro, zatem będzie 6 pytań i 6 odpowiedzi, ale losowo będzie wytypowany kandydat, który zada pytanie i kandydat, który odpowie, a wytypujemy nie my, tylko nasz komputer, zatem przejdźmy do typowania, losowania pytań i odpowiedzi. Zatem jest tak, że pierwsze pytanie zada pani Egle Stasiuszkienie. A zada dla pani Juraty Rustejkie. Bardzo proszę. Dwie panie nawzajem. Jedna pyta, druga odpowiada. Gerbiama Juratė, gal jūs man galėtumėt pasakyti, kas ir kodėl paskleidė žinę, kad visos politinės jėgos siekia uždaryti Lenkų mokyklas Vilniaus rajone. Kiek girdėjau, Robertas Duchnevičius, ne? Nežinau. Atsakiau. Bardzo dziękuję. Szybkie pytanie, szybko odpowiedź. Mamy już, dobrze, przechodzimy zatem do kolejnego losowania. Poprosimy o pomoc nasz komputer. Proszę Państwa, zatem tak, pan Waldemar Urmat zadaje pytanie, a odpowiada? Odpowiada Zidruna z Plitnikas. Bardzo proszę, panie Waldemarze. Proszę pana, pan wie, że w rejonie wileńskim bardzo jest duża, znaczy społeczność polska. I co pan zrobił dotychczas dla polskiej społeczności tutaj mieszkalej w rejonie wileńskim, żeby zachować ich tożsamość, ich identytet, kulturę, naukę. Więc pana czyny, co do dzisiejszego dnia pan zrobił w tym kierunku? Bardzo proszę odpowiedź. Jo, tai aš noriu pasakyti, kad šį dieną aš dirbu Lietuvos administracinių ginčių komisijai ir labai daug yra skundų gaunama iš Vilniaus rajono savivaldybės, kaip kreipiasi gyventojai Vilniaus rajono. Ir Vilniaus savivaldybė dažnai, labai dažnai specialiai ar nespecialiai nepateikia tinkamų atsakymų ir nepateikia tinkamų išvadų. Ir mano įstaiga vadovaujama, mes pastoviai nagrinėjom tuos skundus ir vykdom teisingumą ir žmonėm padedam išsiaiškinti visus klausimus, atsakyti klausimus ir kaip galėtų žmonės įspręsti tuos klausimus. Cóż, bardzo panu dziękuję i zatem nasza dyskusja nabiera coraz ostrzejszych barw. Mam nadzieję, że będzie tak dalej i dalej losujemy osobę zadającą pytanie. Będzie to pan Zidrunas Plitnikas, który zada pytanie dla... Dla pana Roberta Duchniewicza. Bardzo proszę. Taip, to aš norėčiau paklausti, kuo ypatingi šie savivaldos rinkimai jums? Nes tai yra galimybė turbūt pakeisti tą vienvaldystę, kuri 30 metų Vilniaus rajone egzistavo. Ir aš manau, kad mes turime visas galimybės, kad tai padaryti. Žmonės yra jau išalinti iš tikro tos pono Valdemaro partijos vienvaldystės ir tikrai nori pokyčių. Tai aš tikiu, kad 50%+ šiuose rinkimuose nebus. Na, o aš aišku tikiuosi antro turo, kad su pono Valdemaru galėtume pakonkuruoti. Bardzo dziękuję. Kontynuujemy nasz dialog. I teraz pytanie zada kandydat numer 4, czyli pani Juraty Rustejkie, a zada pytanie dla pana Gediminasa Kazianasa. Labai proszę, bardzo proszę. Iš paskaičiau programas pono
kazino partijos, labai įdomi iš tikrųjų, labai ambicinga ir daug apimanti. Tiesiog mane sudomino antras punktas, kur pažymėta, kad įvesite naują infrastruktūros mokestį Vilniaus rajono gyventojams, kurį sulyginsite su Vilniumi. Vilniuje yra pas didžiausias struktūros mokestis, tai yra, man atrodo, 50 eurų už kvadratą statant namą, už statymo ploto, tai jeigu 100 kvadratų namas, tai būtų 120, tai būtų 6000. Ar nemanote, kad Vilniaus rajono meras turėtų mažinti mokesčius gyventojams, o nesugalvoti naujų? Labai prašau, bardzo prašau, odpowiedź. Pani chyba nie bardzo uważnie czytała nasz program, ponieważ my nie mówimy, że będziemy wprowadzać nowe podatki, tylko mówimy, że obecny podatek infrastrukturalny zmniejszymy i wyrównamy go z podatkiem, który jest w mieście Wilno. Także takie jest to moje pytanie, że odpowiedź to, że my nie mamy żadnego zamiaru wprowadzić nowe podatki. Bardzo dziękuję. Zatem zostaje nam jeszcze dwóch kandydatów. Losujemy. Teraz pytanie zadaje pan Gidyminas Kazienas, a zadaje go kandydatowi Waldemarowi Urbanowi. Bardzo proszę. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie od wielu lat rządzi w rejonie wileńskim i od wielu lat są różne takie, bym nazwał wprost, skandale. To na przykład i sprawa Mickiewicza w Warszawie z pieniądzami z Polski i tak dalej. Chciałbym zapytać, jak pan ocenia to i jak to ocenia w świetle swoich deklaracji, że idą państwo z takim sprawiedliwą polityką, chrześcijańskie wartości. Jak to współpracuje właśnie te wartości z tymi skandalami partii? Bardzo proszę, odpowiedź. Co dotyczy samorządu rejonu wileńskiego, więc tutaj nasza opcja polityczna rządzi już, prawda, sporo lat, ludzie podtrzymują, ponieważ widzą, że ta polityka jest uczciwa, bez skandali, bez korupcji i także widzą mieszkańcy, że oprócz tych zapomóg, co utrzymuje każdy człowiek w sprawie tej prosocjalnej polityki, samorząd nie ma długów. To jest głównym argumentem, dlaczego pan tutaj jest opętany i naprawdę sieje tutaj nieprawdę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I cóż, zostaje nam jeden kandydat, który zada pytanie, kandydatce, której zada pytanie. Nawet nie musimy pytać komputera, tylko poprosimy pana Roberta Duchniewicza o zadanie pytanie dla pani Agle Stasiśkienie. Jakie będą wasze działania rozwiązując problem sektora komunalnego? To znaczy mamy duże zadłużenie spółek komunalnych, milionowe zadłużenie. My widzimy, że nasze ceny za ogrzewanie są największe na Litwie, albo czasem jedne z największych na Litwie. Jakie będą wasze pierwsze działania w tej sprawie i czy wy planujecie szefów administracji, zarządu tego zwolnić z pracy? Teikti, kad administracijos šefus būtų galima taip imti iš karto ir atleisti, turbūt nėra sąžininga. Turi būti priežastis, dėl ko tai turėtų būti padaryta. O Vilniaus rajono savivaldybė turbūt viena dažniausių yra kompensacijų atžvilgių už komunalines paslaugas. Tai ko gero reikėtų peržiūrėti tvarką, ar tikrai nuoširdžiai yra kompensuojami padidėjusių kainų kaštai ir pasirūpinti, kad kuo mažiau kenčiančių žmonių dėl didelių kainų būtų pirmiausia. Nes komunalinį ūkį pertvarkyti neužtenka klanktelėti tiesiog pirštais. Ačiū. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, my skończyliśmy naszą, jak naszym zdaniem, najciekawszą część naszej debaty, kiedy Państwo wzajemnie zadawali sobie pytanie. Teraz jest czas na ripostę. To już ostatni moment. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do skorzystania z tej szansy. Każdy z Państwa ma 30 sekund na sformułowanie swojej riposty. Mogą to uczynić zarówno uczestnicy stojący przy pulpicie, jak również występujący w roli obserwatorów. I tutaj pan Robert zgłosił się jako pierwszy. Serdecznie zapraszam. To tak, już słyszałem, że tu trzy partie chyba może współpracują, oni jakoś mają takie wspólne zdanie, zadają pytanie, co Duchniewicz powiedział, czy nie powiedział, choć my wiemy, że akcja wyborcza Polaków na Litwie rozsiewa taką dezinformację, że socjaldemokraci czy ktoś inny zamknie polskie szkoły. Ja mam nawet udowodnienie takie nagrane. A teraz ja chciałem zapytać, znaczy Waldemar mówi, dla Gidyminasa może podaje taką replikę o tym, że konserwatyści zamykają tę szkołę i planują zamknąć na Litwie.
Ja też nie podtrzymuję tego programu tysiąclecia, ale wy sami podpisaliście w rejonie też umowę uczestniczenia w tym. Bardzo dziękuję. Następnie widziałam, że pan też się zgłaszał do riposty i bardzo zapraszam. Chciałbym powiedzieć, że obecny rząd rejonu Wileńskiego od już wielu lat ma niewykorzystany budżet. To znaczy w tym roku na przykład zostało niewykorzystanych ponad 15 milionów euro. Także chwalenie się tym, że nie ma długów, to mi się zdaje w tym kontekście nie jest w porządku, tak jak my mamy dużo miejsc, gdzie można by było zrobić inwestycje, żeby rozwinął się rejon, żeby było ludziom lepiej, żeby były drogi, były szkoły i tak dalej. Także chwalić się tym, że nie ma długów, ale nie mówiąc o tym, że nie ma szkół, nie ma dróg, to chyba nic dobrego nie pokazuje. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze chętni? Czy są tu przy pulpitach? Czy ktoś... Bardzo proszę, pani też podniesie, a za chwilę przejdziemy do naszych obserwatorów. Taip, proszę. Paklausim. Ne, dabar jau paklausim negalima, mes jau baigiam šitą. Teraz, proszę panią, replikujemy. Bardzo serdecznie zapraszam do repliki. Supratau, ačiū. Perskaičiau programas, čia kai kurių dalyvių buvo kitokios įdomios, ambicingos programos, labai geri siekiai, tai ir brangių projektų įgyvendinimas, statys baseinus, asfaltos kelius, kultūros centrus, tik socialinę paramą gyventojams. Rajono savivaldybės biudžetas yra tik 172 milijonai. Vilniaus miestas, turėdamas biudžetą virš milijardo, tokių projektų nesiima. Arba žiūri tai labai atsargiai. Man labai įdomu, iš kur gaus pinigų. Tiesiog. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze chętni? Nie mamy chętnych, zatem widziałam, że tutaj są chętni. Bardzo proszę pani Renata Sobieska, proszę tutaj, proszę ripostować. No, po pierwsze, oszczędność to nie jest wstydliwa wada, nawet w sytuacji, kiedy samorząd zostawił 15 tych milionów. No, nie mamy bynajmniej 500 milionów zadłużenia, jak inni. Ale co najbardziej chciałam powiedzieć, że nie tym dwóm partiom zarzucać dla nas, dla WPL, nieuczciwość. Kiedy zamiatany jest obecnie skandal w Sejmie. Jedna rządząca partia konserwatystów, inna też poparła nie zakładanie komisji, więc... Dziękuję bardzo. Widziałam, że pan też się zgłaszał. Nie? Proszę. Bardzo proszę, czy są jeszcze chętni? Bardzo proszę, tu pan przy pulpicie również. Taip, tai aš norėčiau pasakyti, kad iš tiesų šie rinkimai turėtų pakeisti daug ką. Ir žmonės patys turėtų rinkti tokį merą, kurį turi galėtų pasitikėti ir kuris tvarkytų ūkį taip, kaip norėtų ir kad norėtų žmonės gyventi šiame rajone. Ir iš tiesų yra reali galimybė pakeisti tą tvarką, nes rajonas ir plečiasi ir žmonės atvažiuoja nauji ir apsigyvena. Todėl šie rinkimai yra išskirtiniai ir galimybė žmonėms įsirinkti tai, ką jie pasitikės ir galės naudoti. Taip. Bardzo dziękuję. Czy pani Staciszkienė chciałaby zabrać głos? Dziękuję. Chciałaby pani? Nie, tak? Dobrze. Czy tutaj jeszcze z państwa na sali ktoś z wybranych w ogóle chciałby jeszcze ripostować, powiedzieć coś, parę słów? Nie. Proszę państwa, zatem kończymy już trzecią rundę naszej debaty, pierwszej części naszej debaty i przechodzimy do wypowiedzi końcowych. Proszę państwa, ponieważ jest to ostatnia część wypowiedzi końcowej, każdy z państwa będzie miał 50 sekund na wypowiedź końcową. I tylko wybierzmy porządek wypowiedzi. Ja proponuję, żeby zacząć teraz od tej strony, poruszać się w kierunku strony prawej. Zaczniemy od drugiego kandydata, żeby było naprzemiennie. Więc zaczniemy tutaj od pana Kazjanasa. Bardzo proszę. 50 sekund. No, co konserwatysta może powiedzieć litewskim Polakom? Co by nie powiedział, tak by nie uwierzyli. Także cały dzień dzisiaj zastanawiałem się, co mógłbym powiedzieć i nic dobrego do głowy mi nie przyszło, więc chciałbym chyba powiedzieć, żeby przyszli głosować i głosowaliby według swojego sumienia. Żeby przestali się bać, żeby się nie bali nacisków, żeby się nie bali zastraszania, żeby byli wolnymi, bo żyjemy w wolnym kraju i śmiało głosowali tak, jak im chciałoby się, tak jak im każe sumienie. Tyle. Bardzo dziękujemy. Trochę zabrzmiało pesymizmu, ale miejmy nadzieję, że będzie go więcej. Zapraszam teraz panią Juratę Rusteikę z Litewskiej Partii Regionów do 50-sekundowej, ostatkońcowej wypowiedzi. Ja jestem na Lietuvos Regionų Partijos. Partijos numer 10 w sąrašie rinkimuose. Mūsų partijos pagrindiniai prioritetai tai yra šeima ir tradicijos. Ir mes ateinam
ne vadovauti, kaip buvo įprasta, o atstovauti rinkėją. Bus autorizuotos apklausos, kur gyventojai bus paklausima nuomonės, kokie objektai reikalingesni. Ir tada bus duodama į tarybą balsavimui. Ką galiu pasakyti, visą kitą galit pasižiūrėti mūsų programoje. Ir sukursime daug darbo vietų, kadangi manome, kad strategiškai svarbios paslaugos turi priklausyti savivaldybei įmonės, kadangi verslas siekia pelno, o iš jų pelnytis negalima, tai elektra, šildymas, vanduo ir panašiai. Bardzo dziękuję. Zapraszam do wypowiedzi pana Waldemara Urbana. Szanowni mieszkańcy, słuchając tu oponentów, tak wydaje się, że w rejonie wileńskim wszystko jest tylko źle. Naprawdę tak nie jest i potwierdzeniem tego jest najlepsze to, że tutaj przyjeżdżają co roku nowi mieszkańcy, młode rodziny z całego kraju. Widzą tutaj swoją przyszłość, znajdują tutaj miejsce pracy, więc to jest potwierdzeniem tego, że oponenci tutaj klamią. Szanowni państwo, nasz program jest realny do realizacji, nie jest taki populistyczny jak innych i naprawdę wiemy jak robić i wiemy co trzeba robić. 5 marca prosimy o poparcie nasza lista numer 1, ja jestem kandydatem na mera Waldemar Urban i tylko razem możemy zrobić jeszcze więcej. Dziękuję. Bardzo dziękujemy i teraz bardzo proszę zabranie głos panią Eglę Stasiuk-Kienę z Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych. Bardzo proszę. No. Gerbiami rinkėjai, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos numeris yra 12. Mes visi kviečiam jūs būtinai ateiti kovo 5 dieną į rinkimus. Pridėjus ranką prie širdies, pagalvojus apie tai, ko reikia jums, jūsų vaikam ir seneliam, senjoram, neįgaliesiam, kiekvienam iš jūsų kaimynui, draugui, artimam, nubalsuoti būtent už tą politinę jėgą. Labai svarbu yra, kad jūs ateitumėt, kad jūs balsuotumėt, kad jūs išdrįstumėt. Ačiū labai. Ze Związku Demokratów na Rzecz Litwy. Aš visus kviečiu taip pat kovo 5 dieną ateiti ir pasirinkti tą kandidatą, kuris turi tikrai didelę patirtį, kuris nežada tik tai pažadais, o darė didelį indėlį valstybei, turi patirtį ir kuris ne tik tai gražus ir daug kalba, o kuris padaro. Tai linkiu visiems teisingo, pramogų sprendimo ir kad Vilniaus rajonas būtų geresnis nei pats Vilnius. Ačiū Jums, bardzo dziękuję. Zapraszam do odpowiedzi pana Roberta Duchniewicza z Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej. Szanowni mieszkańcy, przez 4 lata udowodniliśmy, że możemy pracować nawet w opozycji aktywnie. Wszyscy wiemy i rozumiemy, że teraźniejsza władza samorządu rejonu wileńskiego jest wyczerpana. I chociaż, jak mówi oponent, tu przyjeżdża wiele nowosielców, ale ich dzieci nie otrzymują miejsca w przedszkolach, ich problemy nie są rozwiązane. My mamy dosyć słaby poziom nauczania w szkołach. My widzimy nierozwiązane problemy z usługami komunalnymi. Spółki są zadłużnione. My musimy ten problem rozwiązać, bo to wszystko bije po waszej kieszeni. 5 marca proszę o wasz głos w bezpośrednich wyborach mera oraz o danie waszego głosu za listę numer 5. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, skończyliśmy pierwszą część naszej debaty. Za chwilę przystąpimy do części drugiej, w której zaprezentują się swoje pomysły, swoje programy przedstawią i odpowiedzą przede wszystkim na pytanie i widzów, i nasze kandydaci do Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego. A więc bardzo serdecznie zapraszam. A teraz posłuchajmy, co o rejonie wileńskim sądzą mieszkańcy tego rejonu. Nie zapomnienia tych dziadów, pradziadów tradycji, bo niestety coraz bardziej zauważamy, że po trochę wynika to wszystko i no, chcą nam wcielić jakieś inne wartości. Mniej za zatoplenie płacić, a to teraz bardzo dużo, no dobrze kompensuje, jeżeli nie, to jeżeli pensjonery, to i ciężko. Jak mówię, no, za swoje miasteczko więcej chce, żeby wyjść, odpocząć, spotkać, na ławeczkach posiedzieć. Żeby o nas więcej troszczyli się o takich jak... Я і слабо ходжу, якось і дрожок не зроблено, не очищено, щоб ліпше пожонок якийсь був у моїй голі. Свербявся, що і Томашевська, явнас гражус вірукас, соціал-демократу Лянка Сергій Рус, ну, гражус явнас вірукас, так що ті, добар посірінкимося, не жінай, ка ті ішірінк, ва, кап ішірінкому президента, гражус і раукстас.
Proszę Państwa, tak na wesoło, cóż, my mamy bardzo wielu kandydatów mężczyzn, wspaniałych, postawnych, ale też piękne panie, które na pewno wspaniale się będą prezentowały w Radzie Samorządu Rejonu Wileńskiego, a w naszym studiu są już właśnie kandydaci do Rady i pozwólcie Państwu, że przedstawię pani Renata Sobieska, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, Związek Chrześcijańskich Rodzin. Algis Wojtkiewicz, Litewska Partia Socjaldemokratyczna. Józef Tomaszewicz Jakowicz, Związek Demokratów na Rzecz Litwy. Waldemar Borkowski, Koalicja Centroprawicowa. Oskaras Jankauskas, Litewska Partia Regionów. I Janina Mankienia, Litewski Związek Chłopów i Zielonych. Tak jak w poprzedniej części, na odpowiedź każdy z kandydatów będzie miał 40 sekund. Czas odmierza stoper, a jego zakończenie sygnalizuje gong, który brzmi tak. Jeśli w trakcie rundy ktoś będzie chciał z Państwa wykorzystać czas na ripostę, to bardzo proszę o podniesienie ręce. I teraz wskażę, jak będziemy odpowiadali na pytanie. Zaczniemy znowu od mojej lewej strony. Będziemy się poruszali w kierunku strony prawej. Jako pierwsza odpowie kandydatka przy pierwszym pulpicie. I zaczynamy rundę pierwszą. Tak jak mówiłam, 40 sekund na odpowiedź. Później można będzie wykorzystać czas na ripostę. I chciałabym przypomnieć pytanie rundy pierwszej, które brzmi tak. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej już w roku 2023 wszystkie gospodarstwa w miejscowościach liczących ponad 2000 mieszkańców powinny mieć zapewniony dostęp do infrastruktury sanitarnej i wody pitnej. W rejonie wileńskim wciąż spory odsetek gospodarstw nie ma połączenia z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Wielu mieszkańców po prostu nie stać na podłączenie domu do takiej instalacji. Jak planują Państwo rozwiązać ten problem? Bardzo proszę o odpowiedź kandydatkę panią Renatę Sobieską z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, Związku Chrześcijańskich Rodzin. Dziękuję. Naprawdę bardzo aktualne i ważne pytanie, ponieważ Akcja Wyborcza Polaków na Litwie już od wielu lat stara się w tym kierunku. Nie przeprowadzamy te sieci, wodociągi, ale ludzie... No, brakuje im po prostu pieniędzy na to, żeby dołączyć się, ale informujemy, dopomagamy finansowo, samorząd dokłada się, no i szukamy wyjść i najważniejsze, dochodzimy do ludzi i szukamy wyjścia do tego, żeby wszystkim było żyć komfortowo w naszym rejonie. I teraz poproszę o odpowiedź pana Algisa Wojtkiewicza z Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej. Kadangi esu tarybos narys, tai žinau tą problemą, tikrai Lenkų rinkimų akcija stengiasi, bet yra procesas labai atsilikęs ir čia matyt ir tas šleifas komunalinio ūkio, kuris irgi turi didžiulės skolas ir atsilieka darbe. Bet mes turim labai paprastą poziciją, kadangi, reiškia, 30 tūkstančių gyventojų yra, reiškia, gyvena Vilniaus rajone, bet jie yra kažkodėl mieste prirašyti. Tai mes matome poziciją, kaip surinkti didesnį GPM, kad reiškia pagerinti tą situaciją. Tai tam ko reikia. Pirmas dalykas, tai yra modulinė darželė, apie ką mūsų meras kalbėjo, kad reiškia daugiau pritraukti tų žmonių, kad padidinti GPM ir surinkti... Bardzo dziękuję panu. Niestety muszę pana przerwać. I coś słowo dajemy dla pana Józefa Tomaszewicza Jakowicza ze Związku Demokratów na Rzecz Litwy. Bardzo proszę. Dobry wieczór. Ми би використали себе практично нереально за 4 роки зробити цілу інфраструктуру власне, в районі Віленській, поніваж дуже часто сон вьоски, які сон дуже віддалено у центру. Фактично не відзимо на то, але можемо використати, може, якісь фінанси з Унії Європейської, спровадити якісь допомоги, дати людям то можливості, щоб використати тих пінензи, поніваж бюджет, ну, припрашуємо, не є гумово в районі Віленській, не можемо використати всі ті пінензи, власне, на ту інфраструктуру. Та він, попросту, перший крок був би теж, попросту, предложити на якусь окрес, якусь умовиці з Унії Європейської, що, власне, з тих поводів, щоб сон віддалено ті пункти. Bardzo ci panu dziękuję. I cóż, zapraszam pana Waldemara Borkowskiego z Koalicji Centroprawicowej. Dobry wieczór. Tak naprawdę w rejonie wileńskim jest około 7-8 wiosek powyżej 2000 mieszkańców. Tak na przykład jak Awiżenie, Skajdziszki, Niemęczyn. No i naprawdę tak nie wszystkie są połączone do wodociągu. I moim zdaniem, że przede wszystkim trzeba byłoby powiększyć budżet, a w jaki sposób to...
trzeba byłoby budować szkoły jak najbliżej mieszkańców, żeby mieszkańcy mieliby dostęp do tych szkół, jak i najmłodsi. I tak naprawdę w takim razie ludzie rejestrowaliby się w rejonie wileńskim, no i w takim razie ten budżet by się zwiększał. Bardzo panu dziękuję. Teraz poproszę pana Oskara Sajankowskasa z Litewskiej Partii Regionów. Bardzo proszę. Labai diena, labai malonu. Visų pirma, mes turėtumėm suregistruoti šitos žmonės, kurie neturi vandenvalos šitų įrenginių ir ar juos apsimoka jungti į bendrą sistemą vandenvalos, nes, kaip jau čia minėjo, jie, daugumas gyvenviečių yra atitolę nuo bendros infrastruktūros. Todėl mes svarstėme galimybę įrengti vietinius valymo įrenginius. Ir kažkiek tai jos finansuoti, ta prasme, panaudojant netgi Europos Sąjungos lėšas, kad įsirengtų gyventojai patys ten 3, 4, 5 namam, rengti tokius projektus ir taip padėti gyventojams. Bardzo dziękuję. I teraz proszę odpowiedź panią Janinę Mienkienę. Labas vakaras. Aš norėjau taip pat irgi pasikartoti, ką ir kalbėjo mano kolegos iš dešinės pusės, kad tikrai yra žmonės neturintys pinigų kaime. Rajone neturi pinigų, negali prisijungti prie centrinio valymo įrenginių ir galvoju, kad, bet yra ir nenorinčių, kurie nenori gyvena, kaip ir gyveno nuo seno laiko. Ir vienu žodžiu, reikia tada, manau, kad kalbėti su žmonėmis, padėti turi Vilniaus rajono savivaldybė, kaip įmanoma, kaip galima ir, vienu žodžiu, išsispręsti visi reikalai. Bardzo pani dziękuję i w ogóle wszyscy są bardzo karni, to, ale teraz mamy szansę na ripostę, to jest ten czas. Proszę, zachęcam bardzo serdecznie do wykorzystania tej możliwości. Oczywiście mamy przed sobą jeszcze dwie rundy, ale może są chętni. Przypominam, mogą to uczynić osoby przy pulpicie, czyli kandydaci do Rady Rejonu Wileńskiego, ale również obserwatorzy w tej chwili już, którzy wypowiadali się wcześniej. Rozumiem, że nie mamy, czyli co? Czas zatem przechodzimy do rundy drugiej. Autorami pytań do rundy drugiej są nasi widzowie. My z dużą uwagą przysłuchujemy się wypowiedziom naszych widzów, słuchamy, co mają do powiedzenia i również zapytaliśmy w tej części debaty naszych widzów, jakie pytanie chcieliby skierować do państwa. Posłuchajmy zatem. Kiedy zostanie usprawniona komunikacja z mniejszymi wsiami i kiedy zostaną zremontowane drogi? Proszę państwa, takie pytanie i teraz po prostu wybierzemy odwrotną kolejność odpowiedzi. Zaczniemy od mojej prawej, będziemy się kierowali do lewej strony. Poproszę panią Janinę Mienkienę. Aż galiu się ponie atsakyti tai, kada savivaldybė sudarys sutartis su privatininkais, kada atsiras privatininkai ir kada laimės konkursus ir tada, dabar šiuo metu nėra vairuotojų, sunku, atsakinga yra ir labai, labai retai važiuoja autobusai, važiuoja, bet labai retai, tai vienu žodžiu, tai reikėtų tada su savivaldybe kalbėti ir išskirti tos maršrutus. Bardzo dziękuję, tylko chcę panią przeprosić, bo trochę pomyliłam się w pani nazwisku, pani Janina Mankienie, tak, z Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych, a teraz przechodzimy do kolejnej osoby, do kolejnego kandydata. Odpowie Oskar Sienkauskas z Litewskiej Partii Regionów. Visų pirma tada, kada rinkėjai ateis balsuoti ir išsirinks veiklę valdžią, o šiaip jeigu rimtai, tai mes planavome, kaip investuoti į kelių tvarkymą ir kelių remontą. O dėl susisiekimo su gyvenvietėm nutolusiam nuo Vilniaus, mes siūlėme atiduoti maršrutus privatiems vežėjams ir įpareigoti juos, tiesiog skiriant pelningesnį maršrutą, bet įpareigojant juos susisiekimą su smulkiais kaimais. Bardzo panu dziękuję i poprosimy o odpowiedź pana Waldemara Borkowskiego z Koalicji Centroprawicowej. Zapraszam. Tak, dziękuję. To naprawdę było pytanie, kiedy to moim zdaniem to kiedy władza rządząca się zmieni. W takim razie i powstaną zmiany w rejonie wileńskim. A przede wszystkim jak to by działało, to w naszych planach jest także
żeby sprawdzić, ile samochodów jeździ, ile ludzi jeździ, no, czyli jakimi drogami. I w takim razie można byłoby zobaczyć tą tendencję, to czyli tą liczbę i wydzielić budżet dokładnie tym miejscowościom na te drogi, gdzie największe jest zapotrzebowanie. I w takim razie rejon Wileński tak naprawdę byłby o wiele piękniejszy. Bardzo dziękuję panu i zapraszam do odpowiedzi pana Józefa Tomaszewicza Jakowicza ze Związku Demokratów na Rzecz Litwy. Znaczy ja mam odpowiedź, kiedy? Bardzo proste, Wenant. Jak zwróciłem uwagę, że w każdej kadencji, czyli w ciągu 4 lat, odnowionych jest około 100 km dróg asfaltowanych. Czyli w rejonie jest ponad 2000 km drogi. Podzielić na 100, czyli wychodzi 20 kadencji, pomnożyć na 4, to w ciągu 80 lat odnowimy te 2000 dróg w rejonie Wileńskim. A poważnie. Можна використати власне склепи якихось організацій, які і фірми, які поставили в районі Вільненське, їх зобов'язати, щоб вони в тих місцевостях опожиткували, були відповідальні за дороги, за ходники і вугольні. Цікава пропозиція. Прошу панства далі, керуємося далі. І зараз прошу відповідь пана Альгіса Виткевичуса з Литовської партії соціал-демократичної. Дуже прошу. Aš kaip ir iš pradžių buvau paminėjęs, tai tas pats GPM surinkimas papildomas iš tų 30 tūkstančių gyventojų, kurie nėra mūsų deklaruoti. Tai yra papildomas pajamos. Kitas dalykas yra verslo pritraukimas, kad pritraukti verslą turim padaryti palankų bendrąjį planą. Šitą visą dalyką reikia iš esmės peržiūrėti. Kitas dalykas yra bendradarbiavimas su Lietuvos automobilių kelių direkcija ir su vyriausybė. Kadangi žinot, kada žiediniam ekonomikai buvo daugiau skirta infrastruktūrai, kelių finansavimo, dabar tas yra nuimta. Ir aš manau, viena iš tų priežasčių, tai yra blogas bendradarbiavimas. Tai ačiū, aš tiek noriu. Bardzo panu dziękuję. Ostatnia nasza rozmówczyni odpowie pani Renata Sobieska z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin. Stan dróg to jedno z najbardziej bolących pytań w rejonie. Z jednej bardzo prostej przyczyny. Żaden chyba pierścieniowy rejon nie rozwija się tak szybko jak przystoleczny. I zmiany takie większe mogą zajść, kiedy zmienimy władzę państwową, która niedawno jeszcze nam skroiła parę procentów sumy na drogi. Proces długi, ale robi się coś 50 na 50 z mieszkańcami, coś, znaczy samorząd ma pieniążki, utrzymuje, no, robimy, co możemy. W każdej gminie wiele zrobione i wiele zaplanowane na najbliższe 4 lata. Proszę patrzeć w naszym programie. Bardzo pani dziękuję. Cóż, proszę państwa, skończyliśmy rundę drugą. Mam nadzieję, że nasi widzowie będą zadowoleni z tych odpowiedzi, że otrzymali po prostu odpowiedź na swoje pytanie. I teraz przechodzimy do riposty. O możliwość riposty tutaj zgłasza się pan. Bardzo serdecznie zapraszam. Tai norėjau pareplikuoti, kadangi ten laiko turėjau trupučiuką, nespėjau pasakyti, tai kažkada per 30 metų nebuvo padaryti laiku namų darbai ir buvo tikrai galimybės pagerinti tą inžinierinę infrastruktūrą, bet buvo labai daug padaryta klaidų, kada darė ir, reiškia, vandens nuotikų sistemas buvo pakloti nauji asfaltai, paskui jie buvo nupjauti, nes po metų gavo, reiškia, europinės struktūrinės lėšas ir tokios klaidos jos tiesiog, nu, davė tokį neigiamą įtaką, reiškia, savivaldybės plėtrai. Ačiū. Algisovi. I ktoś jeszcze chciał, czy były tutaj przy pulpitach, czy są osoby chętne do wypowiadania się? Mamy tutaj wśród naszych obserwatorów chętnych. Bardzo proszę, zapraszam pana. Ja chciałbym zwrócić jedną uwagę, żeby... No, problemkę. Tak, bardzo proszę. No. Bardzo proszę. Chciałbym zwrócić jedną uwagę na plan asfaltowania dróg. Mi się zdaje, jest bardzo takim niegospodarczym podejściem do tego, jak kiedy drogi asfaltują się po 100-300 metrów i dużo różnych dróg. Tym sposobem mi się zdaje, sam proces przyciągania techniki roboczej na te różne miejsca kosztuje więcej niż te same 100 metrów. Także myślę, jeżeli już zaczynać, to trzeba zrobić jedną drogę do końca. Bardzo dziękujemy. Czy ktoś jeszcze jest chętny? Proszę państwa, zachęcam bardzo serdecznie. Proszę bardzo, pani Renata. To jako, że temat bardzo ważny, no to kontynuujmy dalej. Drogi, które są potrzebne, uzgadniamy na poziomie sołtysów, gmin, według ruchu, według zamieszkania, według gęstości. Mieszkańcy sami mają prawo głosu i to donosimy do samorządu i przyjmuje się
plan na najbliższy rok i dłużej. Bardzo dziękuję pani Renacie. Czy są jeszcze chętni? Bardzo proszę pana Waldemara do odpowiedzi, ripostowania. Skoro rejon Wileński jest rozwijającym się rejonem i w każdym rokiem mieszkańców tylko się zwiększa i potrzeba dróg, jakościowych dróg się zwiększa, więc tutaj władza centralna musi też patrzeć na to nie przez palce. Tutaj przyjeżdżają mieszkańcy, tutaj zakładają się nowe rodziny i zwiększa się mieszkańców, więc tutaj na drogi musi i centralna władza trochę wydzielać pieniążków. Wręcz my teraz widzimy odwrotnie, że dla pierścieniowych samorządów zdjęto 2% finansowania. I to naprawdę pójdzie na niedobroć mieszkańców. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana Roberta Duchniewicza. To teraz, jeżeli my wspomnimy o sołtysach, o których było mówione, to my widzimy, że wybory po pierwsze sołtysów nie są przejrzyste. I później widzimy, jak te decyzje niektóre powstają. Wspomnimy sobie, kiedy latem było ujawnione w starostwie w Rukojniach, a w polach powstały kilometry oświetlenia. I to znaczy, czy to jest rozumnie planowana infrastruktura, kiedy ściśle zamieszkałe miejscowości nie mają tego, co proszą. Idą do starostw ludzie i dla nich jest odpowiadane, że nie ma środków pieniężnych. A tu my widzimy, kiedy starosta odpowiada, że oświetlenie jest dla wilków. Bardzo dziękuję. To bardzo jakoś się rozwija. Dobrze się rozwija nasza możliwość ripostowania. Zachęcam, czy są jeszcze, sprawdzamy, czy są jeszcze chętni. Nie ma. Bardzo proszę. Tak naprawdę chciałam powiedzieć, że wsi takie jak Lindziniszki czy na przykład Galina, gdzie są niewyasfaltowane drogi, to robi się częściowo. Częściowo już chyba tak naprawdę, nie wiem, 10, 15, 20 lat i tego nie mogą zrealizować władze rządzące. Tymi drogami jedzie jak najwięcej osób. Przede wszystkim w Awierzeniach są bardzo wielkie korki i w takim razie można byłoby rozwiązać ten problem. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze chętni? Bardzo proszę. Jednak temat dróg jest ważny, jak widać, i dla mieszkańców, i dla naszych widzów, i dla naszych kandydatów. Czyli chciałbym dodać do swojej wypowiedzi, że same drogi jest fajne, nie? Ale trzeba uważać na to, jak dojść tych osób. Na przykład bardzo ważne, że dojść niepełnosprawnych osób albo osób w starszym wieku, które mieszkają trochę na oboczu. Ja na przykład widzę w tym rozwiązanie, w tym problemę, na przykład taka sprawa, jak socjalne таксі, które potrochę się rozwija na nas na Litwie i właśnie wykorzystywać czasami do pomocy, dla właśnie dojazdu tych osób niepełnosprawnych, starszych, żeby oni mogli dojechać do tych punktów, gdzie chcą. Bardzo dziękujemy. Czy są jeszcze chętni w tej jakże ważnej kwestii się wypowiedzieć? Nie, czyli będzie szansa, pojawi się kolejna szansa po naszej ostatniej już rundzie, części drugiej. A więc przechodzimy do rundy trzeciej. Szanowni Państwo, runda trzecia to runda pytań wzajemnych. Chyba najciekawsza z naszych wszystkich rund. Chodzi o to, że tutaj pytanie zadają i na pytanie odpowiadają sami kandydaci do Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego. Mamy 6 kandydatów, zatem będzie 6 pytań i 6 odpowiedzi. Zarówno osobę pytającą, jak i odpowiadającą wylosuje nasz komputer, a więc zacznijmy losowanie. Zatem pani Renato Sobieska zadaje pytanie, a zadaje go panu Oskarowi Jankauskasowi. Bardzo proszę. Na pewno pan przed wyborami nie tylko obserwował pracę rządzącej akcji wyborczej Polaków na Litwie i które 3 dobre prace pan wyróżniłby? Galiu pasakietę. Przepraszam bardzo, było to mój błąd. Ja najmocniej przepraszam, to było pytanie skierowane do pani Janiny Mankienie. Czy mogła pani odpowiedzieć na to pytanie? Czy jednak zostańmy? Przepraszam najmocniej, uwzględniając mój błąd. Może jednak, skoro panu zadane było to pytanie, to poprosimy pana o odpowiedź. Visų pirma, sužavėjo jūsų susibūrimas prieš rinkimus. Vėl siekiant mero posto ir kandidatų į savivaldą. O antras dalykas, gražiai tvarkami yra kai kurie miesteliai, nors kai kurie apleidžiami, bet
tarkim, tokia Nemenčinė tikrai gražiai sutvarkyta. Ir yra vieta, kur galima džiaugtis jūsų darbu. Vat, tvarkoma tikrai. Netenkina tik tais, kad kai kurie objektai yra privatizuojami, kurie tiekia socialinės paslaugas. Czy było trzecie z błogos. Bardzo dziękujemy. Już skończyliśmy tę możliwość i teraz przechodzimy do kolejnego głosowania. Zadaję pytanie, wyjaśniamy kto. Pytanie zadaje pan Józef Tomaszewicz-Jakowicz, a zadaje go panu Waldemarowi Borkowskiemu. Sąsiedzi. Mam takie bardzo proste pytanie, nie? Co pan Waldemar zamierza zrobić, żeby poprawić wizerunek rejonu Wileńskiego i obywateli rejonu Wileńskiego na świecie i na Litwie? To tak naprawdę bardzo ciekawe pytanie, dziękuję. Trzeba było oczywiście o tym pomyśleć, bo można byłoby wiele zrobić tak naprawdę. Przede wszystkim trzeba byłoby sporządkować sam rejon Wileński tak naprawdę ze środka. I w takim razie już można byłoby wiedzieć, jak dalej iść. Przede wszystkim myślę, że w szkołach tak naprawdę nie uczy się tego patriotyzmu do Litwy, ale do patriotyzmu Polski oczywiście to wszystko w porządku. Ale gdyby więcej patriotyzmu też uczyłoby się to w szkole, to ja myślę, że i więcej Polaków zauważyłoby. Bardzo dziękujemy i dalej kontynuujemy tę część naszej debaty. Pytanie zadaje pan Waldemar Borkowski, a zadaje go panu Józefowi Tomaszewiczowi Jakowiczowi. Tak to bywa. To więc, jak mówiłem też o patriotyzmie, to chciałbym zapytać, jak można byłoby z tym działać, ponieważ patriotyzm na Litwie tak naprawdę w rejonie wileńskim jest bardzo, no powiedziałbym tak, mały. Bardzo wielkie więzie są z Rosją, Białorusią i jak można byłoby możliwie rozwiązać ten problem z Polakami, powyżej 18 lat, to czyli jak z nimi można byłoby pracować dalej? Dziękuję. Mam odpowiedź na to pytanie. Bardzo świetnie pracuje w polskim społeczeństwie Związek Harcerstwa na Litwie z młodzieżą. Bardzo świetnie organizuje dosyć sporo tej młodzieży, czyli patriotyzm rośnie, ale бракує власне такого патріотизму молодіжі, чи таких самих гарцежі, чи скаутів в районі Віленська для молодіжі походження литовського або російського. Може, то теж би рушило для осіб старших. Світні працює зв'язок поляків на Литві. Маю кулка, маю спіткання зі старшими особами. Może to coś takiego stworzyć, jakieś takie bindrii, jakieś organizacje dla osób. Bardzo panu dziękuję, świetne propozycje, można będzie je kontynuować już po zakończeniu, a teraz musimy dać szansę kolejnym naszym uczestnikom naszej dyskusji. Bardzo proszę o zadanie pytania kandydata numer 5, pan Oskar Jankauskas zadaje pytanie. Pani Janinie Mankienie, bardzo proszę. Ponia Janina, kaip žinote, Vilniaus rajone yra daug labai ūkininkų. Norėjau paklausti, kaip remsite ūkininkus ir kaip padėsite smulkiam verslui? Kreiptis į Europos lėšas Europos Sąjungos, jeigu jaunieji ūkininkai, turbūt nuo gegužės mėnesio, pildyti reikia deklaracijos ir ateis, kreipsis, dirbsim bendrai ir padėsim. Krótko, zwięźle i treściwie. Dziękuję bardzo. Zatem kontynuujemy nasze głosowanie pytań. I to jest teraz pan Algis Wojtkiewicz zadaje pytanie skierowane do... Kierujemy go do pani Renaty Sobieskiej. Bardzo proszę. Mano bus sudėtingas klausimas, kadangi, kiek žinau, iš paskutinio debato jūsų pirmininkas labai aršiai pasisakė Vilniaus mieste prieš Laisvės partiją. Tai dabar, aš kiek žinau, Lenkų rinkimų akcija yra Laisvės partijos koaliciniai partneriai Vilniaus miesto savivaldybėje. Ir aš norėčiau užduoti klausimą. Jeigu
Laisvės partijos atstovai paklius į tarybos sudėtį, jie yra dabar, aišku, koalicinėme sąraše. Ar jūs matote galimybę su jais sudaryti koaliciją? Ačiū. Bardzo proszę, takie długie rozbudowane pytanie. Prosimy o odpowiedź. Na pierwsze, na początek pracując w koalicji, to musielibyśmy patrzeć punkty programowe, żeby pasowały jeden do drugiego. My opowiadamy się za tradycyjną rodziną, wartości chrześcijańskie i pchana ta polityka gender do naszych szkół, do dzieci, na pewno będziemy bronili, żeby tego nie było. Jeżeli ktoś będzie te punkty próbował pchać, no to nie widzimy współpracy. Bardzo pani dziękuję. Czy jeszcze mamy kolejne możliwości zadania pytania i bardzo prosimy o losowanie. Kandydatka numer 6 zadaje pytanie dla kandydata numer 2. Pani Mankienie, tak? Prosimy o zadanie pytania panią Mankienie. Pani Kaip įvardintumėte geras kandydat, geras politikas? Kaip apibūdintumėt gerą politiką? Kokios savybės, kaip turi būti? Gerą politiką? Gero politikos savybės yra tokias, kad jis turi bendrauti su gyventojais gyvai ir nuolat važiuoti į seniūnijas, kviesti žmonės, girdėti jų problemas, grįžti į tarybą ir kelti tos klausimus jų tenai, kaip spręsti jų problemas. Tai aš skaitau, tai yra geras politikas. Gyvas, kurį galima prie jo prisiliesti, pasisveikinti ir pabendrauti. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, czyli skończyliśmy już rundę trzecią i teraz będziemy przechodzili do ostatniej części tej debaty, do ostatniego punktu tej części debaty, czyli do wypowiedzi końcowych. Bardzo dziękuję. Ale jeszcze wcześniej zapytam o chęć wypowiedzenia riposty. Czy ktoś z Państwa, bo to już ostatnia szansa, żeby skorzystać z prawa riposty. 30 sekund, można spuentować, można ripostować, można wypowiedzieć własne zdanie na temat wypowiedzi innych kontrkandydatów. Nie mamy chętnych, cóż, zatem przechodzimy do części ostatniej, do wypowiedzi końcowych. Szanowni Państwo, zatem już to jest naprawdę ostatni punkt tej naszej debaty. To są wypowiedzi końcowe. Każdy z kandydatów będzie miał szansę na taką wypowiedź. Zaczniemy od drugiego kandydata, od mojej lewej strony. Będziemy się poruszali w kierunku prawym i później też każdy drugi kandydat będzie mógł się wypowiedzieć. A więc serdecznie zapraszam do wypowiedzi pana Ligisa Wojtkiewiczusa z Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej. Zapraszam. Gerbimi Vilniaus rajono gyventojai, kviečiu jūs atvykti kovo 5 dieną į rinkimus, reiškia palaikyti mūsų socialdemokratų partiją ir siūlau, reiškia, mūsų progresinę politiką, kur mes turime ambicingą programą ir, reiškia, turime labai aktyvų kandidatą į merus Robertą Duchnevičių, kuris yra jau 2 kadencijos Vilniaus rajono savivaldybės taryboje, tikrai yra patyręs ir jaunas politikas. Ir kviečiame palaikyti ir tikrai žadome gerus rezultatus, kadangi mūsų programa yra ambicinga, konkreti ir mes ne tik tai norime kažkokio tai valstybės pagalbų, bet mes siūlome ir realias priemonės, kaip, reiškia, prisidėti prie mūsų Vilniaus rajono savivaldybės vystymosi. Ačiū. Bardzo panu dziękuję. Zabranie głosu prosimy pana Waldemara Borkowskiego z Koalicji Centroprawicowej. Tak, to przede wszystkim jestem Waldemar Borkowski z Partii Wolności, Koalicji Centroprawicowej. To moim zdaniem, że trzeba byłoby zrobić tak, żeby czym więcej Polaków ciągnęłoby się w politykę, ale w taką politykę, jaką oni by chcieli, a nie to, co byłoby im powiedziane. W takim razie i byłoby też sprawiedliwość w rejonie wileńskim. Moim zdaniem, że więcej Polaków musi być wciągnięte też w partie polityczne, w różne partie polityczne i widzimy tą tendencję tak naprawdę. I byłoby fajnie, żeby każdy mógłby wybrać tak, jak on myśli, jakie jego są poglądy ideologiczne, poglądy polityczne. I w takim razie ja myślę, że
problemy w rejonie wileńskim możliwe rozwiążeć. Bardzo serdecznie dziękuję. Jesteśmy na dobrej drodze do rozwiązania wszystkich problemów, a teraz o tak przedstawienie swojej pozycji prosimy panią Janinę Mankienię z Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych. Aš taip pat kviečiu kovo penktą dieną ateiti ir subalsuoti už Lietuvos ir Valstiečių sąjungą. Ir balsuoti už mūsų merę Eglę Staškienę. Ir kviečiu ateiti ir balsuoti. Bardzo pani dziękuję. Jeśli to już wszystko, przechodzimy do kolejnego kandydata. Wypowiada się Oskaras Jankauskas z Litewskiej Partii Regionów. Sveiki. Atstovauju Lietuvos regionų partiją. Esu Oskaras Jankauskas. Mes ateiname į Vilniaus rajoną ne valdyti, o dirbti ir atstovauti Vilniaus rajono gyventojus. Norime įtraukti kiekvieną rajono gyventoją į savivaldos procesus, sukurdami informacinę platformą, kurioje galėtų pasireikšti. Geriausia, ką jūs galite padaryti kovo 5 dieną, tai tiesiog ateiti ir balsuoti, nes nuo to priklauso jūsų ateitis ir priklauso, kas bus Vilniaus rajono valdžioje. Lietuvos regionų partijos numeris rinkimuose yra 10, mano numeris yra 9, Oskaras Jankauskas. Ačiū labai už dėmesį. Bardzo dziękuję i bardzo proszę o zabranie głosu pana Józefa Tomaszewicza Jakowicza ze Związku Demokratów na Rzecz Litwy. Nazywam się Józef Tomaszewicz Jakowicz. Jestem przedstawicielem partii Saulės ir Skvernelės Demokratai, Demokratų Sąjunga Vardą Lietuvos. Mój numer 2 jest. Całą także zaproszę na wybory 5 marca. Ale co chcę zaproponować? Ponieważ jestem przedstawicielem wielodzietnych rodzin, i mam 5 dzieci, więc bardzo często stykam się z takim problemem, co robić z dziećmi w okresie ferii zimowych, w okresie ferii letnich. Ceny są dosyć duże, więc chciałbym w rejonie Wileńskim, żeby właśnie te szkoły, które są, które nadal by funkcjonowali, wykorzystali właśnie ferie zimowe i letnie dla obozów, dla dzieci, dla młodzieży w szkołach. Żeby nauczyciele mogli zarobić pieniążki, żeby wykorzystać właśnie takie możliwości w rejonie Wileńskim. Dziękuję. Bardzo panu dziękuję. O zabranie głosu poprosimy panią Renatę Sobieską z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin. Kiedy przed 15 laty przyszłam pracować do Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, pierwsza rzecz, którą słyszałam od naszego lidera Waldemara Tomaszewskiego, że pracując dla ludzi, powinniśmy ich lubić. Na tej zasadzie stworzony nasz program. Na tej zasadzie listy tworzą osoby znane w swoich środowiskach i darzone zaufaniem. Osoby, które czują odpowiedzialność przed swoimi dziećmi, rodzicami, przed swoją ziemią. I dlatego bądźmy aktywni 5 marca i przegłosujmy za tych, którzy nie rzucają obietnic bez pokrycia. Którzy dbają o historię, tradycję, kulturę, bo dbać o korzenie to nie hańba. Dbamy o korzenie, piękniejsze mamy drzewo, czyli piękniejszą przyszłość. Bardzo pani serdecznie dziękuję i w ogóle dziękuję wszystkim, bardzo serdecznie wszystkim kandydatom, którzy tutaj do nas przybyli, zarówno kandydaci na mera rejonu Wileńskiego, jak też kandydaci do Rady Samorządu rejonu Wileńskiego. Życzę państwu, żebyście wszyscy państwo dostali się do Rady, żeby każdy z państwa kiedyś wygrał wybory na mera, aby lepiej się żyło mieszkańcom rejonu Wileńskiego. Jutro przed nami kolejne przedwyborcze spotkanie na antenie TVP Wilno. Wszystkie debaty mogą państwo obejrzeć w internecie. Dwie poprzednie już są. Ta również znajdzie się na stronie TVP Wilno. Ja przypominam, że już dzisiaj rozpoczęło się przedterminowe wybory przedterminowe głosowanie w wyborach samorządowych 2023. W niedzielę spotkamy się przy urnach, ale jeszcze jutro spotykamy się na antenie TVP Wilno. Będziemy debatowali z kandydatami na mera rejonu Solecznickiego, jak też z kandydatami do Rady Rejonu Solecznickiego, a również z kandydatami na mera i do Rady Rejonu Szyrwińskiego. Bardzo obszerna debata. Zapraszam serdecznie. Oczywiście spotykamy się jutro po wydaniu serwisu informacyjnego Info Wilno. Ja bardzo serdecznie dziękuję za dziś. Dziękuję wszystkim państwu. Dziękuję przede wszystkim naszym widzom. Do kolejnych spotkań. Do zobaczenia jutro.